Znajdujemy się właśnie na najnowocześniejszej myjce bezdotykowej w naszym regionie. Rozmawiamy ze współwłaścicielem, panem Łukaszem. Witam. Witam. Proszę coś powiedzieć więcej o tych stanowiskach tutaj. Nasza myjnia dysponuje 5 stanowiskami do mycia samochodów. 2, które widzimy tutaj po prawej stronie, są to stanowiska dysponujące pianą aktywną. Następne 3 można z nich korzystać przy użyciu szczotki. Jesteśmy teraz przy ozonatorze. Co to jest za urządzenie? Jest to urządzenie, które służy do dezynfekcji samochodu. Ozon działa 50 razy skuteczniej od chloru, jeśli chodzi o usuwanie grzybów, bakterii, roztocza w samochodzie. Jak działa ten ozonator? Jak go uruchomić? Pierwszym krokiem jest po zaparkowaniu samochodu obok urządzenia włączenie obiegu wewnętrznego powietrza i ustawienie nadmuchów na maksymalne obroty. To może zrobię to. Obieg wewnętrzny. Czyli uruchamiamy obieg wewnętrzny, włączamy nadmuch na maksymalny, następnie zostawiamy samochód włączony, tak? Zamykamy wszystkie okna. Po czym bierzemy lancę służącą do wprowadzania ozonu do wnętrza samochodu. Możemy ją zatrzasnąć. Następnie wrzucamy monetę 5-złotową do urządzenia, żeby zapewnić cały cykl. No i urządzenie jakby rozpoczyna ozonowanie wnętrza. Czyli automatycznie już po wrzuceniu monety zaczyna działać, tak? I kiedy możemy wsiąść do auta? Ozon po kilku minutach rozkłada się na cząsteczki tlenu, więc jest całkowicie bezpieczną substancją. Na górze urządzenia znajduje się wyświetlacz pokazujący ilość minut pozostałych do końca cyklu. Czerwona lampka oznacza, że urządzenie wprowadza ozon do wnętrza samochodu. Po zapaleniu się pomarańczowej lampki cykl się zakończył i pozostaje nam otworzyć wszystkie drzwi w samochodzie w celu wywietrzenia wnętrza. Myślę, że najłatwiej będzie zademonstrować kompleksowe mycie samochodu. Ja zrobię to przy użyciu naszych żetonów, które można nabyć na stacji Orlen w Wieprzu. Więc może pokażę. Dobrze, idziemy myć samochód. Żeton kosztuje 7 zł, co daje nam 7 minut mycia samochodu. Zaczynam od oprysku felg. Oprysk felg pomaga nam usunąć osad pozostawiony na felgach, zapieczone jakby pozostałości z okładzin hamulcowych. Ułatwia mycie. Kolejnym programem jest użycie piany aktywnej. Lanca znajduje się po drugiej stronie. Bardzo ważne jest dokładne pokrycie całego samochodu pianą aktywną w celu dokładnego umycia samochodu. Następnym programem jest mycie zasadnicze, które pomaga nam usunąć już brud z samochodu. Kolejną nowością na tej super nowoczesnej myjni jest rozmieniarka. Tutaj możemy oczywiście rozmienić banknoty papierowe na monety. Jeżeli akurat nie mamy przy sobie monet ze stacji Orlen w Wieprzu, które akceptuje właśnie ta myjnia Nowostyl, możemy rozmienić banknoty 10, 20, 50 oraz 100 złotowe. Innym krokiem jest spłukiwanie, woskowanie i spłukiwanie z nabłyszczaniem wodą z nimi narealizowaną, co nie powoduje zacieków.
Jeśli piana podcieka nam pod progi samochodu, możemy użyć lancy bez wciśniętego spustu w celu usunięcia piany. Jeśli chodzi o formy rozliczeń, u nas na myjni możemy płacić kartą. Pokrótce może pokażę. Plusikiem wybieramy daną kwotę. Jest od 1 do 10. Kiedy klikniemy 10 razy, znowu wraca nam na jedynkę. Wybraną kwotę przybliżamy kartę, płacimy zbliżeniowo, możemy myć. Firmy mogą nabywać żetony u nas na stacji na fakturę. Jak również klienci mogą korzystać z rozmieniarki, która znajduje się na ścianie frontowej naszego kontenera. Teraz jesteśmy przy dyspenserze papieru, gdzie możemy zakupić papier oraz płyn do mycia szyb oraz płyn do nabłyszczania kokpitu i plastików za złotówkę. Może pokażę. Mamy wyznaczoną ilość papieru. W przeciągu trwania minuty możemy korzystać z płynów takich jak na przykład płyn do mycia szyb. Całą minutę możemy z nich korzystać i myć nasz samochód. Znajdujemy się przy rozpylaczu takich środków jak nabłyszczacz do opon, nabłyszczacz do plastików i kokpitu i zapachy odświeżające. Ustawiamy konkretny program przy użyciu pokrętła i zielona lampka pokazuje, który płyn jest aktywny. I tutaj tym pistoletem odświeżamy czy nabłyszczamy, tak? Tak, należy wcisnąć niebieski przycisk znajdujący się na lancy i rozpylać płyn. Także zapraszamy Państwa do super nowoczesnej myjni bezdotykowej Nowostyl. Myjnia ta znajduje się na ulicy Batorego, około 300-400 metrów za rondem. Jak widzieliście, jest naprawdę super nowoczesna. Całość posadzki jest podgrzewana, także w zimie nie zaskoczy nas śnieg czy lód. Dodatkowo tutaj, czego nie pokazaliśmy w materiale, są cztery świetne, naprawdę świetne odkurzacze. Jak widzieliście, możecie umyć auto kompleksowo, skorzystać nawet z ozonatora, który usunie bakterie, odgrzybi Wam samochód. Także zapraszamy Was do super nowoczesnej myjni bezdotykowej Nowostyl w Andrychowie.